Wstyd, hańba, katastrofa, tak to można opisać, jeśli chodzi o mecz Polska kontra Włochy. No po prostu żal było oglądać ten mecz. Nie ma żadnego dobrego słowa, dobrego po prostu usprawiedliwienia, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Muszę powiedzieć, że rzadko zdarzają się takie sytuacje, żebym po prostu nie chciał dalej oglądać meczu, ale ten mecz po prostu to była katastrofa. Dawno się tak nie męczyłem na meczu jakiejkolwiek drużyny, nawet nie mówię o reprezentacji Polski, jak ten mecz Polska kontra Włochy. Świetnie to ilustruje właśnie ta strona tutaj na Google, pokazująca statystyki. Po prostu te statystyki są bezwzględne, jeśli chodzi o reprezentację Polski. No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie analizę, komentarz do meczu Polska kontra Włochy, tak? Mecz, na dobrą sprawę, po prostu reprezentacja Polski tutaj asystowała i też jeszcze wymowne tutaj słowa Roberta Lewandowskiego, wywiad, który udzielił na krótko praktycznie po meczu, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. A może jest tak, że wszyscy praktycznie mylimy się, a może jest tak, że wszyscy jesteśmy w błędzie, mówimy, jak ci Włosi nas rozgromili, po prostu była miazga i tak dalej, katastrofa, hańba i tak dalej. A może się po prostu mylimy, może się okaże, że na przykład w przyszłości to Włosi będą mistrzami świata albo mistrzami Europy i ten zwycięstwo praktycznie Włoch nad Polską 2-0 to był najniższy wymiar kary, bo na przykład będą gromić inne tuzy, Brazylię czy Niemcy czy inne po prostu drużyny w spotkaniach międzynarodowych. Tak czy owak, oceniamy na podstawie po prostu tego meczu, który miał miejsce, więc Polska, Włochy zwyciężyły 2-0, jeśli chodzi o Polskę. Natomiast tutaj to jest po prostu katastrofa na każdym polu. Nie ma jakiegokolwiek słowa optymistycznego, pozytywnego, które można powiedzieć, chyba tylko o Szczęsnym, także rzeczywiście Szczęsny dobrze wyglądał po prostu w tym meczu. Zresztą dowodem tego są te statystyki, no przerażające te statystyki, ta czerwona kartka jeszcze dla Jacka Górackiego, to coś po prostu strasznego, tak? Ja rozumiem, żeby przyoszczyć grę, ale to było bezsensowne, brutalny faul. Nie wiem, czy ta drużyna po prostu, czy u nas jest problemem mental, bo w ostatnim meczu, jeśli chodzi o reprezentację Polski, naprawdę ta reprezentacja dobrze się prezentowała. Natomiast ten mecz to po prostu była jakaś kompletna katastrofa, tak? Zwłaszcza, że wyszliśmy w tym optymalnym składzie. Od razu pojawiają się głosy, tak? Brzęczek out, dzwonić po prostu wuja, dzwonić selekcjonera i tak dalej. No nie o to chodzi. Tylko pytanie jest też takie, na przykład, czy to nie powinni piłkarze uderzyć się w pierś? No jak mogą po prostu występować z Ukrainą? Dobrze im idzie tak w tym spotkaniu, gdzie po prostu wielu kluczowych zawodników nie gra. Teraz przychodzi mecz reprezentacji Polski i kompletna tragedia. Inna sprawa, że Włosi naprawdę byli bardzo agresywni, tak? Ja muszę powiedzieć, że sam nie doceniłem tak naprawdę reprezentacji Włoch. Moim zdaniem Polska mogła zwyciężyć z reprezentacją Włoch. Natomiast no, ten pierwszy mecz, tak, który miał miejsce we wrześniu, czy tam w październiku, tak, jeśli chodzi o reprezentację Włoch w październiku, to nawet nie pokazał tak, żeby po prostu Włosi byli tak silną drużyną, a to był najmocniejszy skład. Teraz praktycznie Włosi wystąpili, gdzie tam było kilkunastu zawodników, kontuzja, bo koronawirus, bo kwarantanny, sam trener Mancini nie był, po prostu nie prowadził tej drużyny. Wydawało się, że ci Włosi będą słabszą drużyną, a oni jak byli agresywni, jak napierali, no to jest po prostu szok. No i te statystyki są przerażające, no widzimy tutaj, tak, strzały, 19 strzałów po stronie Włoch, tak, 2 po stronie reprezentacji Polski, no to z czego tak naprawdę miały się brać bramki? Z 2 strzałów my po prostu mieliśmy zwyciężyć, to musiałoby być jakieś cudowne dotknięcie piłki, tak, 2 strzały na bramkę i po prostu 2 od razu, które zamieniłyby się na gola. Następnie mamy strzały na bramkę, 4, potem tutaj po stronie Polski 0, posiadanie piłki 62%, posiadanie piłki 38%, Polacy praktycznie biegali za tą piłką, biegali za reprezentacją Włoch, statystowali praktycznie piłkarzom z Włoch, to było szokujące, bo przecież połowa z tej drużyny to jest drużyna, która na co dzień występuje w Serie A, tak, Szczęsny, Bereszyński, Linety i tak dalej, Glik, natomiast po prostu tutaj po prostu było takie zderzenie, jakby to wystąpiła jakaś zupełnie inna drużyna. No sam jestem w szoku, nie wiem, co tutaj powiedzieć, tak, co można po prostu powiedzieć, no bo co krytykować znowu selekcjonera, co ten selekcjoner miał znowu nakreślić, tak, taktykę, no Robert Lewandowski też wymownie tam milczał, po prostu odpowiadał po tym jak udzielał wywiadu dla Jacka Kureckiego z Telewizji Polskiej, no to wymowne po prostu słowa mówił na temat taktyki i tak dalej, natomiast no bez przesady też piłkarze pewne rzeczy muszą mieć w głowie, tak, no, to nie jest tak, że trener na nich stawia, są pewnymi zawodnikami, wychodzą na boisko, a Włosi ich klepią jak chcą, chyba rzeczywiście ta po prostu reprezentacja jest tak mocna, że
będzie wygrywać z każdym przeciwnikiem. Potem mamy podania, 631 podań po stronie Włoch, 397 po stronie Polski. Celność podań 88% po stronie włoskiej, 80% po stronie polskiej. Chyba że naprawdę ta reprezentacja Włoch miała jakiś taki jeden dzień w roku kosmiczny, że wszystko im wychodziło. Faule 9 po stronie Włoch, 14 po stronie Polski. Widać było, że nie radziliśmy sobie, po prostu próbowaliśmy siłą zatrzymywać przeciwnika. To, co się po prostu źle potem skończyło, jeśli chodzi o Jacka Góralskiego. Właśnie to jest problem, jeśli chodzi o Jacka Góralskiego, że on jest dobrym zawodnikiem, tak? Potrafi zatrzymać grę. Natomiast właśnie tutaj jest ta cienka granica, żeby zatrzymać grę, po prostu wejść, jeśli chodzi o przeciwnika, ale nie faulować, bo potem wykartkuje się szybko i jest osłabienie dla naszej reprezentacji, jak on schodzi z boiska. Potem mieliśmy żółte kartki, jedna, tak? No tutaj remis, czerwone kartki i ta jedna właśnie dla Jacka Góralskiego, spalone 5-2. Potem mieliśmy rzuty rożne 9-0, tak? Żaden rzut rożny nie był po stronie reprezentacji Polski. No to jest po prostu tragedia. Tragedia. Ten mecz po prostu to jest katastrofa, tak? To jest po prostu kompletna katastrofa, jeśli chodzi o polską reprezentację. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Jestem w szoku, po prostu przybity tym meczem, bo nie zdawałem sobie sprawy. Nawet jeżeli byłem w stanie po prostu uświadomić sobie tego, że 2 tygodnie temu, nawet czy 3 tygodnie temu, że polska reprezentacja przegra, ale im bliżej było tego meczu, im więcej było przesłanek ku temu, tak, jeszcze Bonucci praktycznie wypadł z tego składu chyba wczoraj, tak, czy przedwczoraj pojawił się na konferencji prasowej, ale miał po prostu kontuzję, więc wydawało się, że po prostu z każdym dniem ta reprezentacja Włoch jest coraz słabsza. A oni rozklepali nas jak chcieli, tak? Kompletna po prostu masakra, meksykańska masakra piłą mechaniczną, tutaj była po prostu włoska masakra piłką nożną. To była tragedia, nie ma jakichkolwiek słów, no nawet nie mogę żadnego zawodnika tutaj pochwalić, no chciałbym po prostu, ale kogo tu można pochwalić? Jedynie Szczęsnego, który rzeczywiście starał się, pomagał kolegom. Nawet powiem wam taką sytuację, że oczywiście nie było kibiców, było słychać, co mówią po prostu piłkarze, to Szczęsny mówił do Krychowiaka, że szybciej, dalej po prostu, także dostaje piłki praktycznie od bramkarza. Krychowiak to musi z tą piłką wyjść, tak, czyli nawet tutaj nie było pomysłu, jak rozgrywać tą piłkę od tyłu. No tragedia, tak, gdzie jakikolwiek rozgrywanie piłki, pressing, jakakolwiek po prostu obrona. Inna sprawa to jest taka, że Włosi rzeczywiście po prostu wyszli bardzo agresywni, bardzo mocno praktycznie na reprezentację Polski. No, chciałbym wierzyć jakby w taką teorię, tak, że Włosi mogą zostać mistrzami świata albo mistrzami Europy w związku na przykład z koronawirusem, że ich po prostu to bardzo mocno dotknęło kraj włoski. Oni teraz chcą po prostu pokazać, tak, w całym kraju, że przez piłkę się odbudują i tak dalej. No okej, ale po prostu ten styl, jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o reprezentację Polski, to była tragedia, to była porażka, tak? Porażka, jeszcze raz porażka. Miazga. Okej, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. No to jest po prostu jeden z nielicznych meczów, po prostu, o którym reprezentacja Polski czy kibice powinni jak najszybciej zapomnieć. Czy reprezentacja nie powinna wyciągnąć z tego wnioski, ale kibice, tak, no bo nie ma tu plusów. Nie ma tutaj żadnych po prostu plusów. I to jest zaskoczenie, bo nie wiem, czy po prostu gdybyśmy wyszli ten składem, który był na Ukrainę, czy by ten mecz lepiej by nie wyglądał, tak? Szok. I Milik, który też wchodzi na boisko, który wydawało się, że może przełamieć po prostu tutaj, tak? Nic nie dało. Zieliński i inni zawodnicy, no nic po prostu to nie dało, no tragedia. No ale okej, to wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie się. Mimo to dalej jesteśmy kibicami. Kochamy reprezentację Polski. Cześć.